czy przed wojną? Przed wojną była pani w Białymstoku? Byłam. Takie było do Białegostoku, taka wycieczka była ze szkoły, jeździliśmy zwiedzać Białystok, no to byliśmy w Białymstoku, to byłam pierwszy raz wtedy było. Zaszliśmy do zwiedzać tam ogrodu zoologicznego. Poszliśmy z całą klasą, myśmy poszli z nauczycielką. I taka moja kuzynka jedna wzięła figę, dała dla tych. To ta małpa, żeby nie ten, takie te ugrodzenie, takie to ona by wyskoczyła, to by jej oczy wyrwała wtedy. Ja nie wiem dlaczego, to one takie wściekle te małpy, figę jej dała, to z tej małpy zrobiło się nie wiadomo co, taka wściekła była. Ale to było przed wojną? Tak, przed wojną. I tam był już ogród zoologiczny? Było. W tym samym miejscu co teraz? Tam teraz też jest ogród. To ja nie wiem, teraz to ja nie wiem, że to tam. Ale wyście widzieli głównie ogród zoologiczny czy coś jeszcze? A co w ogrodzie jeszcze pani widziała? No to tego nie przypomina mnie, tylko ta małpa to tak się w głowie zatrzymała. Proszę pana, przejezdne. Takie, no można powiedzieć, na jednym czy na dwóch wozach takich cygańskich jakaś tam menażeria. Były takie, przyjeżdżały. Tam stały przez parę dni, ludzie zwiedzali, płacili bilety, oglądali. I tam mogły być te małpy? Tam mogły, tylko tam, bo akcentu zoo wtedy jeszcze nie było. Zoo gdzieś tu się mieści. Zoo się gdzieś tutaj mieści. Ogrodownictwo tu na rogu, gdzie... Filharmonia, tak? Tu właśnie mieszkał ten pan Grala, który Białostockie Plancy zrobił.